Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowościach kosmetycznych, ale nie będą to nowości w sensie zakupy, które ostatnio poczyniłam, ponieważ są tu kosmetyki, z których korzystałam już bardzo długo, niektóre nawet są na wykończeniu, ale są to produkty, które jeszcze nie pokazały się, nie miały okazji mieć swojego miejsca w filmie na YouTubie, być może pojawiały się na Instagramie, a być może nie widzieliście ich jeszcze wcale, a są to produkty, o których chcę Wam poopowiadać, zwłaszcza, że właśnie miałam okazję już stosować je jakiś czas, część z nich przynajmniej, więc mogę już coś więcej o nich powiedzieć. Będzie tutaj dziś zarówno pielęgnacja twarzy, będzie pielęgnacja włosów i będzie odrobina makijażu, więc jeżeli jesteście ciekawe, co nowego ostatnio testowałam, jeżeli chodzi o kosmetyki, to zapraszam do oglądania. Jakiś czas temu mówiłam Wam w filmie, że mam ochotę przetestować kwas salicylowy w formie toniku, ponieważ miałam go w formie serum, w formie żelu, w produktach do oczyszczania twarzy, ale chciałam go właśnie przetestować w takiej dedykowanej formie jako tonik z kwasem salicylowym i zdecydowałam się chyba na kultowy produkt, jeżeli chodzi o branżę beauty, czyli Paula's Choice 2% BHA Liquid Exfoliant, czyli tonik z kwasem salicylowym 2%, 2% kwasu salicylowego to jest taka zalecana ilość, zalecane stężenie do stosowania w kosmetyce. I jest to produkt właśnie głównie z kwasem salicylowym i jeszcze z dodatkiem zielonej herbaty. Kwas salicylowy jest kwasem rozpuszczalnym w tłuszczach, więc ma okazję przebić się przez nasze serum, oczyścić pory dogłębnie, delikatnie też złuszczyć twarz i przez to odsłonić zdrowy, gładki naskórek. Dodatkowo wszystkie produkty Paula's Choice są zupełnie bezzapachowe, więc obojętnie na jaki produkt z jej linii się zdecydujecie, macie pewność, że nie ma tam żadnych sztucznych zapachów dodanych. Więc jest to świetna sprawa dla osób ze skórą bardzo reaktywną, wrażliwą. Ja zdecydowałam się na niego głównie ze względu na moje pory na nosie i zaskórniki. Mam nadzieję, że z nimi on sobie jakoś poradzi. Natomiast używam go już kilka tygodni dosłownie, nie wiem, może to jest maksymalnie 2 tygodnie i muszę Wam powiedzieć, że widzę wyrównanie struktury naskórka, natomiast jeszcze nie widzę efektów na zaskórnikach, na tych czarnych kropkach, zwłaszcza na nosie. Natomiast zupełnie nie wysusza twarzy, ja nakładam ten produkt na wacik i przecieram nim całą twarz. Muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o toniki takie nawilżające, kojące, odżywcze, to stosuję je zwykle jako esencję, czyli wylewam odrobinę na dłonie i wklepuję w twarz. Natomiast jeżeli używam toników z kwasami, to zdecydowanie tutaj wacik lepiej się sprawdza, ponieważ ten ruch takiego tarcia i dogłębnego oczyszczania, przecierania twarzy tym produktem sprawia, że ten kwas ma okazję lepiej zadziałać, więc tutaj ja w ten sposób stosuję toniki. Ostatnio mam niemałą obsesję na punkcie niacynamidu i nawet na Instagramie zrobiłam taką krótką pogadankę, nie krótką, długą, jest w zapisanych relacjach i tam opowiadam Wam, czym jest niacynamid, dlaczego jest dobry dla naszej skóry, dla jakiej skóry i z czym sobie radzi, jakie ma właściwości, jakie ma zastosowania w kosmetyce i też pokazuję Wam właśnie tam kilka produktów, które mam w swojej kosmetyczce, które właśnie ten składnik zawierają i dajcie mi znać, czy może powinnam takie pogadanki, takie małe opowiadania o właśnie niacynamidzie, o składnikach aktywnych, ponieważ chcę je kontynuować, o witaminie C, o retinoidach, o kwasach, o różnych składnikach, czy powinnam je kontynuować na Instagramie właśnie i zapisywać je w zapisanych stories, czy robić je może na YouTubie, czy może tu i tu. Dajcie mi znać, gdzie częściej zaglądacie, ponieważ doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy, kto ogląda mnie na YouTubie, być może ogląda mnie na Instagramie, ma Instagram i na odwrót, może po prostu nie macie na to ochoty i to jest jak najbardziej w porządku, natomiast dajcie mi znać. I mniej więcej właśnie na Instagramie mówiłam Wam o produkcie, który kompletnie zrewolucjonizował moją pielęgnację. Jest to BioEssence Bio Water Sensitive pH Vitamin B5 Gel, czyli taki lekki żel, ja bym to nazwała serum, głównie opierający się na niacynamidzie i skład tego produktu jest absolutnie niesamowity. Tutaj niacynamid jest zaraz po wodzie, razem z gliceryną i z pantenolem i właśnie jest to
taki produkt, który ma łagodzić skórę, przywracać jej prawidłowe pH, koić podrażnienia, być niesamowicie nawilżający. On tutaj zawiera w sobie też dwie formy kwasu hialuronowego i dodatkowo są ceramidy, które działają niesamowicie na odbudowę skóry, na utrzymywanie bariery ochronnej w zdrowiu. Skład jest fantastyczny. Dodatkowo pantenol, wiadomo, łagodzi, koi podrażnienia i niacinamid, który działa nie tylko na produkcję kwasu hialuronowego, stymulację kolagenu w skórze, działa przepięknie, jeżeli chodzi o niedoskonałości skóry twarzy, na przebarwienia. No, niacinamid jest naprawdę składnikiem wielozadaniowym. Zapraszam Was na swojego Instagrama, jeżeli chcecie więcej posłuchać o tym magicznym składniku. BioEssence jest to marka azjatycka, natomiast możecie przez internet niektóre produkty tej marki znaleźć bez problemu. Ja używam tego produktu, jak moja skóra wariuje, jeżeli ma wysyp niedoskonałości bądź przesadzę z jakimś złuszczaniem lub jest nadmiernie przesuszona, uwrażliwiona, piekąca, zaczerwieniona, to po oczyszczeniu twarzy nakładam bezpośrednio ten produkt i twarz jest niesamowicie ukojona. Wtedy też odstawiam inne aktywne składniki, żeby tej skóry dodatkowo jeszcze nie podrażniać i naprawdę ona wraca do takiego zdrowego stanu bardzo, bardzo szybko. I dodatkowo tutaj są te, jest kwas hialuronowy, jest pochodna kwasu hialuronowego, czyli coś, co jest podstawą naszej pielęgnacji i to nawilżenie zawsze, zawsze w pielęgnacji powinno mieć miejsce. Naprawdę niesamowity produkt, totalne zaskoczenie, cena w promocji około 69 zł, normalnie około 80, więc nie mało, nie bardzo, bardzo, bardzo dużo. I ja go już kończę, ale to jest tylko i wyłącznie moja wina, ponieważ ja obsesyjnie go używam i jest to tak naprawdę tak wielozadaniowy produkt, że on ma zastosowanie u mnie zarówno w pielęgnacji porannej, jak i wieczornej. Jestem ogromną fanką marki Bioderma, zwłaszcza ich linii Hydrabio i od lat stosuję krem Leger i serum właśnie z tej linii Hydrabio. I kontynuując temat niacinamidu, właśnie ta linia jest linią, w której w każdym ich produkcie znajdziecie właśnie niacinamid. Ja chciałam w tej linii przetestować coś nowego i zdecydowałam się na krem Hydrabio Perfecture SPF 30, czyli krem z filtrem 30, więc naprawdę bardzo wysoki, taki już konkretny filtr. Dodatkowo jest to PA+++, który oczywiście ma niesamowicie nawilżać skórę, odżywiać ją, natomiast to, czym on mnie absolutnie zachwycił, to to, jakie on wykończenie zostawia na twarzy, ponieważ to jest krem typowo rozświetlający, wspaniały pod makijaż. On ma w sobie delikatne drobinki odbijające światło, drobinki perłowe i on faktycznie ma taki delikatnie różowo-perłowy kolor i na twarzy zostawia przepiękne rozświetlenie. I to jest właśnie ten produkt, o którym delikatnie Wam wspomniałam w swoim poprzednim filmie o makijażu dla skóry zmęczonej i niewyspanej, ponieważ tam mówiłam, że ostatnio omijam bazy rozświetlające i jeżeli chcę uzyskać taki efekt promienistości na twarzy, to odkryłam produkt pielęgnacyjny, który właśnie ten efekt mi zapewnia. Więc to jest coś tak naprawdę fantastycznego, ponieważ on naprawdę przepięknie nawilża, odżywia skórę, daje tą ochronę przeciwsłoneczną, ponieważ 30 to już jest naprawdę dobra ochrona. Jeżeli wiem, że nie będę na słońcu bardzo długo, dosłownie chwilę, to taki krem, który ma w sobie już wbudowany SPF, zwłaszcza jak jest to SPF 30, mi w zupełności wystarcza. Nie ma mowy, żebym wyszła z domu bez żadnego filtra, bo no to jest nieodpowiedzialne w takim klimacie, w takiej szerokości geograficznej, ale właśnie jeżeli wiem, że nie będę długo na zewnątrz, to to mi wystarcza. I pod makijaż to jest krem wspaniały, bo on właśnie dodatkowo daje to przepiękne, perłowe rozświetlenie. Wygląda niesamowicie, bardzo tak powiedziałabym drogo, jak najlepsza baza rozświetlająca, która nie daje żadnych drobinek, żadnego brokatu, tylko właśnie takie perłowe, niesamowite, szkliste, nawilżone wykończenie. Coś wspaniałego, świetnie mi się sprawdza i dodatkowo on też jest dobry dla skóry odwodnionej, ponieważ głęboko nawilża tą skórę i też jest dobry dla skóry wrażliwej. Jedyny minus to to, że jest to 40 ml i on dość szybko mi się skończył, ponieważ ja sobie go nie żałuję, zwłaszcza jeżeli
używam go w danym dniu jako produkt, który też ma mnie zabezpieczać przed słońcem, no to muszę go nałożyć odpowiednią ilość, więc tutaj wydajność jest taka sobie, ale też opakowanie z pompką, no fantastyczna sprawa, polecam każdemu do przetestowania, zwłaszcza dla Was teraz w miesiącach letnich, które już bardzo się zbliżają. No i oczywiście tutaj też w składzie jest ten niacynamid, ukochany przeze mnie. I zaskoczenie, jest tutaj też kwas salicylowy, więc on delikatnie będzie Wam złuszczał na skórek, ale w taki bardzo subtelny sposób, ale będzie też działał oczyszczająco na pory, więc na pewno dodatkowy plus, ponieważ stosując taki krem nawilżający, będzie on Wam utrzymywał też skórę w czystości. I ostatnim takim mini produktem, który dojrzałam zupełnie przypadkowo przy zakupach spożywczych w supermarkecie, jest to olej Natural White Instant Glowing Fairness Cream. Znowu bardzo średnio trafna nazwa, ponieważ ja bardzo nie lubię, jak w produktach pojawia się słowo whitening, coś wybielającego, coś, co mówi o tym, że skóra ma zrobić się bielsza, jaśniejsza, ponieważ wyobraźcie sobie, jak mają się czuć osoby z ciemną skórą, z ciemną karnacją, które absolutnie nie szukają wybielenia skóry, ponieważ jest to niemożliwe, będąc osobą ciemną skórą, żebyście nagle stali się biali i oni czytają coś takiego na półkach. Uważam, że to jest słabe, nie podoba mi się to, ponieważ pokazuje też to w jakiś sposób, że powinno się chcieć tą skórę wybielać, dążyć do tej jasności, tak jakby ciemny kolor skóry był czymś złym, był czymś gorszym. A oczywiście jedyne, o co tu chodzi, to o to, żeby rozjaśnić przebarwienia, żeby skórę rozświetlić, więc delikatnie zmieniony marketing, zmienione słownictwo zupełnie dawałby inny oddźwięk wielu produktów i myślę, że powinniśmy iść w tą stronę, żeby używać słów typu rozświetlający, odświeżający, rozjaśniający przebarwienia, ale absolutnie nie rozjaśniający skóry, rozjaśniający karnacji. Natomiast ten krem bardzo mnie zainteresował, ponieważ tutaj na drugim składzie jest, słuchajcie, niacynamid. Jest to krem, który tutaj w supermarkecie możecie dostać za grosze, za około 7 zł, za takie mniejsze opakowanie, to jest 20 gram. I to jest też produkt, który tutaj ma dawać color correcting, więc ja się spodziewałam, że on będzie miał lekki kolor, będzie to forma takiego kremu tonującego. Natomiast jest to produkt zupełnie przeźroczysty, natomiast zostawia bardzo ładne rozświetlenie, glow na skórze, więc to jest super. Tutaj też jest informacja o filtrze UV, natomiast nie ma podanej wartości, więc nie liczyłabym tutaj na wysoką ochronę przeciwsłoneczną. Ma typowy zapach dla kremów olej i naprawdę świetnie mi się sprawdza pod makijaż. Oczywiście na to muszę nałożyć filtr, ale jako taki krem nawilżający, rozświetlający i dodatkowo ten niacynamid, który ma działać na różne aspekty i różne problemy naszej skóry, jest już na drugim miejscu po wodzie w składzie, więc super sprawa i tak jak mówię, cena groszowa. Coś, co zobaczyłam tutaj w drogerii i nie dawało mi to spać po nocach przez tygodnie, ponieważ cały czas myślałam o tym produkcie i w końcu się na niego zdecydowałam, ponieważ jest to coś, co rzadko można spotkać w niskiej cenie w drogerii. Jest to serum z witaminą C z marki Garnier. Ja jakiś czas temu pokazywałam Wam maski z Garniera i pytałam, czy one są dostępne w Polsce i mówiliście, że ta nawilżająca jest trochę pod inną nazwą, ale to jest dokładnie to samo. Natomiast ta z witaminą C podobno jest niedostępna, ale być może się pojawi i to jest właśnie ta linia Light Complete. By the way, te maski, serum mask w formie takiej tkaniny są fantastyczne. Tutaj podobno w jednej masce jest tygodniowa dawka serum pielęgnującego dla skóry, więc super. I ja zobaczyłam naprawdę pozytywne efekty, zarówno jeżeli chodzi o rozświetlenie w tej masce z witaminą C, jak i nawilżenie w tej masce Hydra Bomb. Fantastyczne maski i tutaj naprawdę w drogerii, nawet polskiej, właśnie te maski możecie znaleźć, nie trzeba szukać czegoś na rynku azjatyckim i są naprawdę świetne. Ale właśnie kontynuując tą linię Light Complete, zobaczyłam, że jest produkt o nazwie Super Essence Concentrated Anti-Spot Whitening, znowu takie serum, esencja z witaminą C. I słuchajcie, tutaj jest forma etylowego kwasu askorbinowego, który w tym momencie jest najnowszą formą witaminy C, najnowszą pochodną witaminy C, która
jest pochodną niesamowicie stabilną, dużo bardziej stabilną niż tradycyjny kwas askorbinowy. Jest dużo bardziej oporna na temperaturę, na światło. Oczywiście będzie działać wolniej niż kwas askorbinowy. Wolniej zauważymy te pozytywne efekty rozjaśnienia, przebarwnień i rozświetlenia skóry niż przy czystej witaminie C, bo tak jest zawsze w przypadku każdej pochodnej. Natomiast ten etylowy kwas askorbinowy ma też świetne działanie antybakteryjne, przeciwzapalne, więc super też dla skór trądzikowych ze skłonnością do zapychania. I co ciekawe, w tym produkcie znajdziecie też kwas salicylowy, więc znowu oczyszczenie porów, niacynamid, mój ukochany składnik, i glicerynę nawilżającą, więc naprawdę niesamowicie bogaty, ciekawy, kompleksowy skład, jak na produkt z drogerii, kosztuje około 25 zł. I za tą cenę, słuchajcie, macie fantastyczną, stabilną formę witaminy C, dodatkowo z tak dobrymi składnikami pobocznie. Witamina C często może mieć nieprzyjemną konsystencję, nieprzyjemną formułę, zwłaszcza czysty kwas askorbinowy. A tutaj, ponieważ jest to forma takiej esencji, właśnie trochę esencji, trochę serum, jest to niesamowicie lekki, przyjemny produkt. Fantastycznie wchłania się w skórę automatycznie po aplikacji, nie zostawia żadnej tłustej warstwy, żadnej lepkiej warstwy. Można spokojnie, automatycznie kontynuować następne kroki w pielęgnacji. Dodatkowo uważam, że to opakowanie z pompką jest bardzo estetyczne i wygląda bardzo drogo. Ta pochodna właśnie, czyli etylowy kwas askorbinowy, jest zarówno rozpuszczalna w tłuszczach, jak i w wodzie. Jest to jedyna forma witaminy C, która właśnie jest rozpuszczalna i w wodzie, i w tłuszczach, więc tutaj laboratoria mogą eksperymentować i szaleć, jeżeli chodzi o formulację, i tą formulację uważam za fantastyczną. Dopiero rozpoczęłam testy, więc oczywiście będę dawać Wam znać w dłuższym działaniu, jak ten produkt się sprawdza, natomiast takie pierwsze wrażenia są jak najbardziej na plus. Kilka słów dosłownie o produkcie NanoFresh 9-in-1 Benefits Miracle Mist. To jest mgiełka nawilżająca, którą możecie stosować zarówno pod makijaż, na makijaż, w ciągu dnia do odświeżenia twarzy. Jest to niesamowity produkt, ponieważ tutaj jest ekstrakt z oczaru, więc super na zaskórniki. Jest pochodna witaminy C, jest właśnie ekstrakt z drzewka herbacianego, więc też super działanie antybakteryjne. Naprawdę super produkt, bez olejów mineralnych, bez żadnych barwników. Przepiękny, delikatny zapach, natomiast tutaj tylko dwa słowa o nim, ponieważ jest to marka malezyjska i myślę, że ciężko będzie ją znaleźć w Polsce. Natomiast super, że coś takiego można dostać w drogerii, bo to jest też cena około 15 zł i mam fantastyczną, odświeżającą mgiełkę, nawilżającą, oczyszczającą z dobrym składem. Bardzo, bardzo się cieszę i sprawdza się u mnie bardzo dobrze. Ja tutaj mam temperaturę powyżej 30 stopni codziennie i śpsikanie się czymś takim to jest dla mnie jak, no jak napicie się szklanki coli. Zawsze mówię, szklanka coli to jest napój bogów. To jest coś, od czego ja jestem uzależniona i jest to moja największa słabość, jeżeli chodzi o zły cukier w mojej diecie. I przynosi mi to takie szczęście i taką radość, że pewnie nigdy z niej nie zrezygnuję. I spryskanie się taką mgiełką to jest właśnie dla mnie podobne wrażenie. Ostatnią rzeczą z pielęgnacji będzie tonik z marki Aven, Gentle Tonic Lotion Comfort. Produkt, który ma znowu koić, łagodzić podrażnienia, odświeżać skórę, przywracać jej taką równowagę, jeżeli jest szczypiąca, podrażniona. Tutaj po tym właśnie słońcu moja skóra często jest po prostu zmęczona i ściągnięta i wklepanie takiego toniku, takiej esencji, ponieważ to jest jeden z tych produktów, który wylewam na dłonie i wklepuję. Po oczyszczeniu twarzy to jest niesamowicie przyjemna sprawa. Tutaj jest napisane, że jest to produkt dla skóry suchej i suchej, wrażliwej i zdecydowanie się z tym zgadzam. Natomiast uważam, że takie kojące produkty znajdują swoje zastosowanie w każdej, absolutnie każdej pielęgnacji. Świetna sprawa też po jakichś intensywniejszych zabiegach z kwasami bądź nałożenie jako drugi tonik po toniku kwasowym, na przykład z tonikiem z kwasem glikolowym, który może być dość intensywny, to po prostu, żeby złagodzić i przywrócić prawidłowy pH skóry po odczekaniu.
to jest naprawdę coś super. Natomiast to jest produkt, który dopiero kupiłam, więc wiele o nim powiedzieć nie mogę. Użyłam go dosłownie 2 razy i póki co jest wszystko ok. I tym sposobem zakończyliśmy pielęgnację skóry twarzy. Może przejdźmy do pielęgnacji włosów. Produkt Pantene, marka Pantene, wydała ostatnio nową, wypuściła nową linię na rynek, linię micelarną. Są tam odżywki i szampony. Ja zdecydowałam się na lekką odżywkę detoksykującą i oczyszczającą z ekstraktem z alg. Jest to produkt bardzo podstawowy, bardzo prosty, odżywka lekka, bez silikonów, natomiast nieobciążająca. Tutaj właśnie jest ten ekstrakt z alg. Wspaniale wygładza włosy i tak naprawdę często ja takich produktów szukam, które delikatnie włosy, właściwie mocno włosy nawilżą, ale ich nie obciążą, ponieważ ja włosy mam przetłuszczające od nasady i świetnie mi się sprawdza. Super opakowanie, fajna pompka. I słuchajcie, co ciekawe, tutaj też pojawia się niacynamid. Zwróćcie uwagę na swoje produkty do włosów, ponieważ to jest coś, co ja zauważyłam, że właśnie niacynamid, będąc produktem, składnikiem teraz bardzo na topie, on coraz częściej pojawia się też w kosmetykach do włosów, co jest tak naprawdę sprawą rewelacyjną, ponieważ on ma bardzo bogaty wachlarz właściwości. Nie wiem, czy już ta linia jest w Polsce, natomiast myślę, że ona się pojawi, ponieważ jest bardzo popularna tutaj. I drugą i też ostatnią rzeczą do pielęgnacji włosów będą produkty marki Husk. Słuchajcie, to są kosmetyki, które już dawno chciałam przetestować, ponieważ ta marka Husk cieszy się bardzo dużą popularnością. To są produkty bez parabenów, bez SLS-ów i nie są to produkty testowane na zwierzętach. Bardzo bogate w składy, zarówno w proteiny, jak i w emolienty, ponieważ tutaj się pojawia olej kokosowy, olej arganowy, keratyna, ale jest też miód, masło shea, olej słonecznikowy, więc uważam, że to są produkty bardzo zbalansowane, zarówno jeżeli chodzi o proteiny, emolienty, jak i humektanty. Ja zdecydowałam się po pierwsze na odżywkę Curl Care, czyli odżywkę dla włosów kręconych, ponieważ ja mam włosy puszące się, kręcone i często są takie dni, kiedy zostawiam je do naturalnego wyschnięcia. Niewiele z nimi robię i po prostu zostawiam w naturalnych lokach, jeżeli można to tak nazwać, ponieważ to u mnie łączy się też z ogromnym puchem i innymi też rzeczami, z którymi, jeżeli macie kręcone włosy, dziewczyny, które mają kręcone włosy i chłopaki, to na pewno wiedzą, o co mi chodzi. Ale właśnie to ma być odżywka bardzo nawilżająca, ponieważ włosy suche, włosy kręcone są suche i bardzo często tego nawilżenia mocno potrzebują. I jest to produkt, który też ma redukować puszenie się na włosach. Więc zobaczymy, jak będzie się sprawdzać. Tej jeszcze nie używałam, ale używałam już dwóch pozostałych produktów, czyli odżywczego szamponu Repairing Shampoo, wzmacniającego i odżywczego z olejem arganowym i odżywki Weightless Volume, która jest na bazie wody kokosowej. Pachnie obłędnie, jakbyście były na wakacjach. Ten zapach kojarzy mi się ze słońcem, z plażą, z właśnie kokosem, z takimi totalnymi tropikami. Przepięknie pachnie i ten zapach utrzymuje się zdecydowanie na włosach. I faktycznie jest to odżywka, która włosów nie obciąża, co w przypadku moich włosów przetłuszczających się u nasady to jest bardzo ważne. Ale o dziwo, używałam tego szamponu Repairing Shampoo już około 3 razy i on też nie obciąża mi włosów. A zwykle często takie szampony bogate w oleje nie sprawdzają się dobrze przy włosach przedłuszczających się, natomiast ja nie czuję, żeby te włosy były mocno obciążone, natomiast zarówno jak jeden, jak i drugi produkt dopiero zaczynam testować, natomiast pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry głowy, o to, jak włosy wyglądają, jak się czują i jak przepiękne są te zapachy, póki co jestem bardzo, bardzo z nich zadowolona. Dziś mam Wam do pokazania tylko 2 produkty do makijażu, ponieważ aktualnie nic z makijażu nie potrzebuję. I pierwszym z nich będzie to pomadka L'Oreal z nowej linii Rouge Signature. I śmieszne jest to, że dosłownie wczoraj bądź przedwczoraj oglądałam nowy film Magdy Lach i ona tam też pokazywała tą pomadkę dokładnie w tym samym odcieniu, na który ja się zdecydowałam, czyli 116 Eye Explore. Jest to przepiękny kolor nude, natomiast głęboki, lekko zahaczający o brąz, delikatnie o taką terakotę. Coś wspaniałego i ja tą pomadkę już używałam,
raz bądź dwa. Jest to pomadka w płynie oczywiście, z aplikatorem, która zostawia na ustach wykończenie błyszczące, powiedziałabym, że to jest takie odbicie lustrzane. Jest niesamowicie dobrze napigmentowana i tak naprawdę jedno pociągnięcie już pokrywa całe usta. I to jest połączenie pomadki z takim tintem, więc ona ma delikatnie usta też barwić. Natomiast nie nazwałabym to pomadki trwałej, takiej zastygającej, zasychającej. Ona nie jest matowa, co dla mnie jest dobrą wiadomością, ponieważ ja ostatnio dużo bardziej chętnie sięgam po takie wykończenie naturalne, błyszczące. Natomiast taki głęboki nude to jest coś, co ja ostatnio bardzo, bardzo lubię. Nie mam jej dziś na sobie, ponieważ planuję nagrać taki film typu chat makeup z kosmetykami drogeryjnymi. Dajcie znać, czy mielibyście ochotę coś takiego zobaczyć. Natomiast kolor tej pomadki, no to jest coś, co mnie absolutnie zachwyciło. I jak zobaczyłam ją w drogerii, to automatycznie zwróciłam na nią od razu uwagę, bo to jest moim zdaniem bardzo wyjątkowy odcień. I drugą rzeczą będzie kredka z marki Maybelline, to jest Line Tattoo Crayon Pen. Dajcie mi znać, czy to jest nowość w Polsce. Tutaj wydaje mi się, że tak. Bardzo podoba mi się opakowanie. W ogóle ostatnio Maybelline robi przepiękne opakowania tych kosmetyków. Wyglądają bardzo luksusowo, bardzo tak niszowo. I zdecydowałam się na nią, ponieważ ona ma przepiękny, brązowy, czekoladowy odcień. Coś, co ja bardzo lubię w swoich kredkach do oczu. Lubię, jak one są taką głęboką czekoladą. I on faktycznie takim głębokim brązem, matowym brązem jest. Nie stosowałam jej jeszcze na oczach, ma być podobno niesamowicie trwała. Zobaczymy, jeżeli nagram właśnie ten film z drogeryjnymi kosmetykami, z drogeryjnym makijażem, to na pewno ona się tam pojawi. To jest odcień Dark Brown i też ma to być kredka utrzymująca się do 36 godzin. Tego raczej nie przetestuję, ponieważ zmywam makijaż co wieczór. Ale słuchajcie, to ma być też lekka formuła, łatwa do rozcierania. Ma się nie rozmazywać, ma być bardzo trwała, wytrzymywać wodę, pot i mazanie się po oczach. Oczywiście po zastygnięciu i to ma być też produkt wodoodporny, więc no zobaczymy, wygląda bardzo, bardzo obiecująco i muszę Wam powiedzieć, że ostatnio kosmetyki z drogerii wyglądają tak przepięknie. No zobaczcie, ta pomadka L'Oreal ma przepiękne opakowanie, naprawdę wyglądają bardzo selektywnie i to jest coś, co bardzo, bardzo mi się podoba. Wy macie swoje promocje minus 50, 55 czy tam ileś procent w Rossmanie i w innych drogeriach w Polsce i ja słuchajcie też skorzystałam tutaj w Malezji, jedna z drogerii właśnie miała promocję minus 50% na kolorówkę i właśnie wtedy te kosmetyki zdobyłam, więc super, ponieważ czasem mam delikatne FOMO, że omijają mnie te super promocje w Polsce, no i oczywiście nie mam tak jak Wy dostępu do tych super marek typu Vibo, Lovely, Eveline i innych wspaniałych polskich marek, no ale trudno, jak udam się do Polski, to na pewno zrobię jakieś nowe zakupy. Przynajmniej każdy mój przyjazd do Polski wiąże się z tym, że nie tylko oczywiście mogę zobaczyć swoją wspaniałą rodzinę i przyjaciół, ale też mogę iść do drogerii i wszystko dla mnie jest takie wow, nowe, no to jest bardzo, bardzo fajne. I to już jest wszystko na dziś. Dajcie mi znać, co najbardziej Was zaciekawiło w tym filmie, czego chcielibyście zobaczyć, jakąś bardziej obszerną recenzję. Oczywiście zawsze chętnie czytam komentarze, jeżeli chodzi też o sugestie co do następnych filmów, koniecznie dawajcie mi znać. I oczywiście bardzo miło jest mi zawsze, jak coś zostawicie po sobie właśnie w formie komentarza, kciuka w górę. Jest mi wtedy bardzo miło i cieszę się, że moje filmy Wam się podobają. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!